I tu jest koherentność, że osoba, która żyje taką wiarą, a nie inną, ma takie przekonania moralne, również je przenosi na życie publiczne, no bo tak jest po prostu. To jest coś naturalnego. Jeszcze taka ważna kwestia, bo właśnie pan Janusz wspomniał o tym, że właśnie w Biblii jest napisane tak, a właśnie pan powiedział, że tutaj z tego co teraz wiem, z tego co mi wiadomo, to na razie Kościół mówi tak, ale czyżby Kościół miał zmienić zdanie po raz kolejny właśnie, czy? Nie po raz kolejny, ale pamiętajmy tylko o tym, ja wspominałem, badania nad marihuaną i tak dalej, nad dymem są cały czas, trwają, nie zostały zakończone. Podawałem przykład z tytoniem, jak długo trwało, dopóki znaleziono korelację pomiędzy nowotworem a tytoniem. Tak samo i tutaj. Nie wiemy, wiele jeszcze rzeczy na temat tej substancji nie wiemy i to musimy tutaj popatrzeć z pokorą, ile ona ma, ponad 60 alkoholitów, nie? Marihuana. Zwracam. Znamy 14, 15, 20. Zwracam uprzejmie uwagę, że na przykład na moim blogu tam polemizowałem z kimś, kto na onet.pl napisał, że nikotyna to jest powolna śmierć, prawda? Na co ja założyłem, że powolna śmierć jest zła, no to picie czystej źródlanej wody powoduje jeszcze powolniejszą śmierć, prawda? Trwającą nieraz ponad 100 lat. Także wszystko szkodzi. Cokolwiek byśmy jedli, tak umrzemy, jak powiedziałem, prawda? I jeżeli ktoś woli umrzeć o 20 lat wcześniej, a za to pali sobie papierosy, to jest to jego prawo. Naprawdę, gdzie jest powiedziane, że dłuższe życie na tym ziemi? Jeżeli ludzie na przykład gotowi byli na śmierć męczeńską w obronie wiary, czyli skracali swoje życie o 50 lat, czy też ksiądz ich potępi? Nie, no, oni za Chrystusa umierali, nie za ten. No dobrze, ale samo skrócenie sobie życia na tym świecie samo w sobie nie jest grzechem. No. Następne pytanie, proszę. Zapraszam. Pytanie, przepraszam, do pana Leczyckiego i księdza Cebuli. Chcę się do pana Leczyckiego, bo chciałem wyjaśnić jedną kwestię, przy tego, żeby do tego nieporozumienia z panem Januszem odnośnie tego przemysłu niby kradzieży samochodu. To jest drobna różnica, prawda? Pan sobie zdaje sprawę, że akurat w tym pierwszym wypadku, o którym pan wspomniał, tutaj nie dochodzi do jakiejś dobrowolności, prawda? Do podpisania umowy, tylko to jest jakieś wymuszenie. A już przejdźmy do drugiej kwestii, bo ja wszystko życzę, że szanuję panu wypowiedzi, ale tutaj słuchałem panów z lekkim żarem, bo mam wrażenie, jakbyście panowie troszeczkę się zachowywali jak takie nianie właśnie i się bardzo troszczyli o los drugiego człowieka, bo nie wiem, ja mam akurat wujka farmaceutę w Kanadzie i tam jest taki proceder, że Indianie bardzo często piją lakier do włosów. Oni się upijają, to jest powszechna patologia w tamtej społeczności. Ja mam takie pytanie, czy panowie też byście na przykład zabronili picia, nie wiem, lakieru do włosów, cementu, denaturatu, bo zaraz może się pojawić moda na jedzenie piasku i ludzie będą trafiać do szpitalu. Kolejnych jakichś właśnie obostrzeń. Panowie, nie wierzycie w jakieś instynkty człowieka, jeszcze jest instynkt. Ja akurat już długo interesuję się akurat tutaj twórczością, o ile mogę tak nazwać, pana Janusza i cenię sobie konserwatywny liberalizm, przede wszystkim właśnie za jakąś wiarę w jednostkę, w indywidualizm i właśnie tą samozachowawczość. Ja panowie widzę, że to traktujecie ludzi jak małe dzieci. No ksiądz mówi, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże, ale nie wyciąga z tego konsekwencji. Czy można kogoś stworzonego na podobieństwo Boże traktować jak małe dziecko, czy jak zwierzę i prowadzić za rękę? No to jest dwa pytania, czy panowie wierzycie, czy to byście właśnie zdelegalizowali sprzedaż cementu i innych, to nie wiem, jedzenie jakiejś dzikiej jagody, no bo to po prostu jest śmieszne, to nie zabraniamy. Ja myślę, że rozsądny szaman w tym plemieniu, gdzie piją ten lakier, najprawdopodobniej, jeśli ma wpływ, to zabroni pić lakier młodym Indianom, jest to bardzo oczywiste. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno, że przez, ale pozwól mi dokończyć, dobrze? Przez tysiące lat zażywanie narkotyków, tudzież alkohol, była to sfera sakrum. Była to sfera sakrum przeznaczona dla świętości, dla świętowania, dla weselenia się, dla uczczenia czegoś.
skutek zmian, które nastąpiły w naszym społeczeństwie, przestało to być sferą sakrum, zostało to sferą profanum, sferą pieniędzy. W związku z tym reakcją społeczeństwa, nie wiem, czy wyczuwacie, że istnieje taki twór, który się nazywa społeczeństwo, który reaguje na zagrożenia i reakcją społeczeństwa na to, co się dzieje, jest zakaz zażywania narkotyków. No jeśli się, ja myślę, że to po prostu trzeba czuć, że to jest pewna duchowość. Druga historia. Jeśli chodzi o narkotyki, super istotny jest wiek, w którym dochodzi do inicjacji narkotykowej. No trudno mówić o świadomym wyborze 15-latka, który uczy się życia i który się uczy życia podpierając narkotykami. Nie ma możliwości, żeby ten człowiek nauczył się życia. A w przypadku jakby dostępności jeszcze większe niż teraz narkotyków, pełnej legalizacji, mam obawę, że przy tym trendzie, który jest w tej chwili, przy tej modzie na narkotyki, niestety byśmy mieli mnóstwo okaleczonych młodych ludzi, którzy nie zrealizują swojego ducha i nie będą mogli być wolnymi. No bo niestety zażywanie narkotyków zabiera coś człowiekowi. No nie, w wypadku osób niepełnoletnich to jednak raczej jest wybór jego rodziców. Trudno mówić o wolnym wyborze człowieka, który nie wie, co jest dobro, co jest zło, który ma 13 lat i który... Kwestia wolności to jest inna kwestia. Dla mnie nie jest... Wolnym człowiekiem nie jest ten człowiek, który robi to na samą ochotę. Dla mnie wolnym człowiekiem jest taki człowiek, który realizuje siebie, swoją duchowość i swój potencjał. Dziękuję. Co pan powie o 15-latku czy o 16-latku, o jego wolności, który w tym momencie może mieć już wyrok zawieszenia za posiadanie topka albo rurki? Wyrok zawieszenia może mieć. Ja chciałem wrócić, bo tak, mówimy o pewnych ogólnikach, później są używane argumenty szczegółowe przez pana Janusza jako niby przeciwko zażywaniu depenalizacji narkotyków. Chciałem zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o narkomanię, o walkę z narkomanią, system prawny, dzięki Bogu, bardzo pomaga osobom i młodym ludziom uzależnionym. Bo jeśli młody człowiek ma zepsutą głowę, ma złą wiedzę o świecie, o narkotykach, który myśli, że jego prawem do wolności jest prawo zażywania narkotyków, to wtedy, dzięki Bogu, jeśli się zdarzy, że go złapią i dostanie wyrok w zawieszeniu, to może się wystraszy i może zmieni swoją postawę życiową. Może to będzie pod przymusem i jakby przed lękiem, że trafi do poprawczaka. Ale bywa tak, że wystarczą 2-3 lata, że ten człowiek dojrzeje i dzięki Bogu przestaje istnieć dla niego ten problem. W związku z czym ja bym tak... To nie jest nic strasznego, że młody człowiek dostanie wyrok w zawieszeniu. Ja się głęboko zgadzam, ale byłoby jeszcze lepiej, żeby dostał pasem od ojca. Ale ja też jestem za tym, żeby dostał pasem od ojca, jeśli sytuacja jest pod... To znacznie prostsze i tańsze. To często my żyjemy w świecie zatomizowanym. Często jest tak, że relacje rodzinne są zerwane, że młodzież nie słucha w ogóle rodziców, że ojciec pije. No mówimy o konkretnej sytuacji społecznej, a nie mówimy o świecie idei. No to ja właśnie mówię, że społeczeństwo jest chore i narkomania jest objawem choroby. Ale lekiem na tą chorobę nie jest legalizacja narkotyków. Lekiem na tą chorobę jest chrześcijaństwo, jest budowa duchowości i nie można mówić, że pieniądz rządzi światem. Lekiem jest przywrócenie rodziny. Ja mówię o fakcie, ja mówię, że powinien rządzić światem. Jak mówił Anatole France, w monarchii pieniądz jest rzeczą świętą. W republice jest jedyną rzeczą świętą. Otóż ja wierzę, że pieniądz jest rzeczą świętą, natomiast nie chcę, żeby był jedyną rzeczą świętą. Pieniądz rządzi, ja z panem zgadzam, że oczywiście to nie pieniądz rządzi w ostatecznym wypadku. Pieniądz jest tylko środkiem. Jednakże w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o gospodarce, pieniądz rządzi bardzo wieloma rzeczami. Bardzo wieloma rzeczami. Niestety, to jest potężny pieniądz, a więc ma potężny wpływ na działanie ludzi. I zdajmy sobie z tego sprawę. Walczymy z potężnym wrogiem, który przekupuje polityków, żeby nie znieśli zakazu narkotyków. Niech pan zda sobie z tego sprawę.